Dobra, teraz. Dobra, teraz. Dobra, teraz. Cześć. Hej. Hej. Tu zapraszam na ten odcinek Katarzyna Berenika Miszczuk. I też zapraszają Maja i Ola. I może mama też? Nie, mama nie zaprasza. Mama nie zaprasza. Nie? Mama uczestniczy. Czyli? Kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. Kulturki! Kulturki! Dawno się nie widzieliśmy. Dawno. A raczej nie słyszeliśmy, halo Maja. No właśnie. No widzieliśmy, słyszeliśmy. Ja was tam widzę codziennie. A słyszę też codziennie. Czasami mam nawet już dość. Ale mam nadzieję, mamo, przestań tutaj odpraszać widzów! Że nasi słuchacze nie mają aż tak dość. Ale właśnie nawiązując do zaproszeń. A coś było zaproszenie, tak? Coś mi się wydawało? Tak. O zaproszeń to właśnie dziewczyny rysują zaproszenia. Będziecie słyszeć te. No na moje urodziny. Ale moje były przecież w... Tak. Niedzielę. Na ostatnią niedzielę. To właśnie taki intensywny czas jest dla nas, bo są urodziny za urodzinami. I trzeba imprezki organizować, i piec torty, i robić różne rzeczy. I właśnie dziewczyny dzisiaj robią zaproszenia na urodziny, na imprezę Oli. Wczoraj byliśmy zbierać jabłka, rano byliśmy w górach, a teraz przyszedł czas na robienie zaproszeń i na nagrywanie odcinków. No. Ciekawe, kiedy je obrobimy. No ale dobra. I co? To pewnie je obrobimy już za urodzinami Oli. Nie myślę. No. Bo Ola ma 11 października urodziny. Tak. Światowy Dzień Dziewczynek. Dlatego lubimy ten dzień. No właśnie. Nieprawda. Nie, to za prawda. A, to powiem dziewczynom z mojej klasy, bo one mówią, kiedy będzie Dzień Dziewczynek. No, Światowy Dzień Dziewczynek jest 11. A ja na przykład mam, ja mam na przykład urodziny w bardzo, że od razu po moich urodzinach jest Dzień tych języków europejskich. Też super. I też mamy blisko, my mamy dwie urodziny, też blisko urodzin chłopaka. Że tak, Dnia Chłopaka. Ja mam dwóch. Ostatnio był Dzień Chłopaka, prawda? Nie lubię go. Dlaczego? No bo wtedy chłopacy mają swoje święto. No. No a ja nie jestem chłopakiem. Nie jestem. Więc wolę dziewczyny święto. No widzisz, no bywa i tak. Każdy woli. Dzień dziewczyn? No każdy. No nie każdy, chłopaki pewnie wolą Dzień Chłopaka. No dziewczyny poświętowały swoim chłopakom w klasach. Robili jakieś niespodzianki. I ja nie robiłam, bo mi się nie chciało. Oj, Maja, dobra, do rzeczy. Do książek. Bo chyba nasi słuchacze już tutaj wariują. Są zbudzeni naszymi gadkami o życiu. No chyba bym się zacząć drugi podcast nagrywać, co? Jak? Jakieś kulturki, bzdurki albo coś w tym stylu. Tak! I wtedy słuchajcie, za miesiąc zmieniamy ten podcast na w ogóle co innego. Zamiast kulturki, nieprawda, będziemy kulturki, bzdurki. Więc będziemy opowiadać o kulturkach, bzdurki. To będzie super odcinki. No, tylko nie o takich. Ale to musiałby być osobny, słuchajcie, podcast. Wiecie o tym. Nie, ale już tego nie będziemy. I wtedy mogłybyście sobie gadać o czym chcecie. Te wasze wszystkie rozmowy zamiast ja ich nie musiałabym ich słuchać, tylko byście sobie to wszystko nagrywały. Ja bym miała spokój, wygadałybyście się i byłoby super. Kulturki, bzdurki. Słuchacze, dajcie nam znać, co wy na to. Czy chcecie posłuchać czasem o bzdurkach zamiast o książkach? Ale jak nie chcecie, to... To całe szczęście. To też nam dajcie znać. I nas to, że tak powiem, mnie to bardzo nie zdziwi. No dobra, no to do rzeczy. Książka. Maja powiedziała, że zaprasza nas Katarzyna Berenika Miszczuk. Chyba znamy już tą autorkę. I chyba ją nawet lubimy. Bo jej ostatnia książka spotkała się u nas z dużym entuzjazmem. Jaka? No jaka była wcześniejsza książka? Nie pamiętam. Demu w Bielinach? Tak. Ale myśmy o niej opowiadali? Oczywiście. Nie. Oczywiście, że tak. Na pewno nie. No na pewno tak. Słuchajcie, dajcie nam znać, bo ja nie wierzę mamie, że o niej opowiadaliśmy. Wy już nawet nie pamiętacie o ilu książkach.
o ilu książkach rozmawiałyście i to jest jedna z tych książek, o których rozmawialiśmy, bo ja akurat tej książki nie czytałam, a jednak wiem, o czym była. Pamiętam, że tam było o mitologii słowiańskiej dużo, że tam był taki dom, w którym nie straszyło, ale tam jakiś, nie wiem, co to był, choklik, czy co bieda. To, jak to się nazywało? Bieda? Bieda! No i że oni tak mieli sprytny sposób też na to, żeby wypędzić z domu. Związany jakoś ze złodziejami chyba. Też nie ukradł. No, ale to już nie zdradzajmy. Tak, tak, tak! Nie no tak szybko tutaj! Jest druga część! No właśnie! Tajemnica Dąbrówki! Trochę trzeba było czekać na tą część i przyznamy, że no tak, no się nam dłużył ten czas, żeby czekać ale na ten drugi tom. Ale nareszcie jest. I można go i przeczytać, i posłuchać w formie audiobooka. Zatem więc przyszedł czas też na naszą... My oczywiście nie zachęcamy, bo to było słabe. To była słaba książka. To prawda, ona była słabsza niż ta poprzednia. Bo tam było miłości. A, no zapomniałam, że jak się pojawia temat miłości, to znaczy, nie, że jest słaba tak książka. Ale ogólnie, no to mi się bardziej podobała opinia. Ogólnie mi też... Opowiadajcie, o czym była ta książka? Czyli to zacznijmy od początku. No to może ja przedstawię naszym słuchaczom, znaczy to odnowię, bo może pamiętają, bohaterów. Mamy czwórkę rodzeństwa z mamą i psem. Ale to już oni mieszkają u cioci. Ta ciocia się nazywa Mirka i to jest taka rodzinka. Ale mama. Oni to w tym samym domu mieszkają, co w tym domu w Bielinach? Tak! A, no super. To jest ta mama, najstarsza Bogusia, ona ma 12 lat, potem jest Leszek, którego ja najbardziej lubię, bo on jest takim naukowcem i lubi takie doświadczenia, wszystko chce wytłumaczyć, lubi czytać i ja lubię i on ma 10 lat. A Maja może nam powie, kto to jest Dąbrówka? Jest jeszcze Tosia jest. Jest jeszcze Tosia, jeszcze która Tosia. Ma 8 lat. I ona jest bardzo słaba, bo tylko kłamie. Nie, a ty ta mała kłamczuszka? Nie, tak. bo właśnie ona w tej części, to ona zauważyła i to ona odgadła pierwsza tajemnicę, nikt jej nie wierzył. Ale tajemnicy nie zdradzamy. Nie, ale na tych wcześniejszych na niej kłamała, że tutaj jest mróz, że trzeba chodzić w portal. Tak, no najpierw chciała okłamać, bo mama chciała... Ale ona tak dla żartu, czy to było tak na serio? Nie, bo mama chciała jej wziąć, bo mama jej chciała wziąć nianie dla niej i dla Dąbrówki. A no właśnie, Dąbrówki. Czyli Dąbrówka to kto to jest? To jest ta taka malutka siostra. A. Ja bym chciała ile tak powiedzieć. Ile ona ma lat? Ta Dąbrówka? No jeden rok. Taka malutka jest? A chodzi już? No to chodzi, to już pewnie ma ponad. Że ona nie umie chodzić, ale już zaczyna biegać. Aha. Tak to było powiedziane. Super. Czyli bohaterowie zasadniczo są podobni, tak? Jak w tej i jest mamuna. Ale to dobrze, to zaraz dojdziemy do tych tajemniczych bohaterów. Okej, okay, tylko powiem coś. Była szeptucha w zeszłym. Tak, ale poprzednim... mamuna. Tylko powiem coś, kto to jest. To jest jakby demon słowiański, co nie? I on porywa dzieci, potem je zjada. Naprawdę? Tak, on porywa dzieci i jakby swoje własne dzieci, które wyglądają identycznie jak samo to dziecko, podsyła. Naprawdę? Podmienia dzieci? No. O nie, nie słyszałam. Bo nie chce jeść swojego własnego dziecka. A musi coś zjeść. I co, je tylko dzieci? I potem znowu zabiera te jej prawdziwe dziecko, no i uczy dziecka tego podmieńca, jak poluje się na dzieci. Naprawdę? Żeby on też tak polował, tak samo. I są tylko dziewczyny. I tylko dziewczyny zjada? Nie, że tylko mamuny są dziewczynami. A. Jak? Przecież ten podmieniec okazał się chłopakiem. Ale mamuna no jest tak, ale jakby córka, ale to był syn tej. Ale syn potem już pewnie gdzieś ucieka, zmyka. Jest mamunem. A mamuna jest dziewczyną, tak? Tak i a jeszcze była szeptuch. Ta koleżanka Mirki? No była ta przecież baba. Tak. No tak, jeszcze był Grzesiu. Jaki Grzesiu? Gard. Który kochał się w Bogusi. Nie, ale ona... To było łatwe. Do w tej najstarszej, tak? Się tak. To była ta historia miłosna. Aha, bo ale one... Ale się wcale w niej nie kochał. Skąd wiem? Dlatego, że on im powiedział największą jego tajemnicę. Bo on umiał... palić palce. Przyjaciółka.
Tak, a to on był też jakimś demonem? Nie, on miał taką moc, żeby palcem ogień zrobić. Naprawdę? Tak, ale ale to była jego taka koleżanka, bo on miał też takich innych kolegów, ale Bogusia tak jakby do nich tak trochę dołączyła. A, czyli Bogusia była jego taką najlepszym kumpelą. Nie, to była taka jego koleżanka, no. Bo też się i babcie znały. A mi się skojarzyło, wiecie co, z tymi palcami, jak byłyśmy na tym spektaklu z ogniem. Pamiętacie? No. Co oni połykali te ognie i robili takie różne dziwne rzeczy. Bardzo ciekawe. To co z tą nianią? I to była taka wysoka pani z kochem, której od razu nie lubiła ta Tosia i ona potem pożałowała, bo miały być trzy nianie. Pierwszą okłamała, drugą okłamała, a trzecią jej się nie udało. Czyli co, nimi i w końcu nie znaleźli niani. No powiem wam, że szukanie niani w dzisiejszych czasach to jest bardzo trudny temat. Naprawdę? No, znaleźć dobrą nianię to jak skarb znaleźć. My na szczęście nie musieliśmy szukać niani, bo babcia się wami zajmowała. Byłyście małe. I bardzo dobrze, mamo. My nie potrzebujemy żadnej niani. No dobrze, to i co dalej w tej historii? No to co się dzieje dalej? No i w pewnym momencie oni zauważają, że ta Dąbrówka się taka jakaś dziwna. Tak dokładnie to Tosia zauważa. Że coś się z nią dzieje? A jakie miała objawy? Jakie miała objawy? Że była jak się dziwnie zachowywała? Że plukała za dużo. Naprawdę? Nie. Mamo, nie. Za mało. Bo normalnie ta Dąbrówka robiła tylko kupę i jadła. No a teraz to ta Dąbrówka tylko spała. I przyszedł ten podmieniec. Maja, powiedzieć co ty robiłaś, jak byłaś mała? Co? Tylko spałaś i robiłaś kupę. Na pewno. To on tak można powiedzieć. Każdy bobas tak ma. No właśnie tak, a ten bobat był jakiś dziwny. I robić kupkę. No tak, a ten bobat był jakiś dziwny. On nie spał, on tylko właził po domu, po ścianach. Jak to? Tak. Po ścianach chodził bobas? No. Jak taki Spiderman. To jak pająk. Może trochę. No, to powiem wam. Nie, jak ja bym, moje dziecko by się tak zachowywało. To co? Ty byś się dziwiła? To ja bym chyba sama się wybrała do lekarza. Nie wiedziałabym, co się ze mną dzieje, że widzę takie rzeczy tajemnicze. No, ale... A były jeszcze jakieś inne ciekawe stwory słowiańskie? Nie. Tak, bo taki krasnal sobie przecież uratował Tosię, bo Tosia weszła w takie miejsce i tam było bagno. Błędny ognik tam był. Tak, był błędny ognik i on go wciągnął. A potem był taki dobry krasnal, który był pod bzem i on był i on jej pomógł. On ją uratował. Przepraszam, Maja tak hałasuje, próbuje tu na wszystkie sposoby poprosić, żeby tego nie bzik robiła. Bzik się nazywał ten demon, bzik. Bzik? Jaki bzik? On to tak Maja ma bzika. To był błędny ognik, tak? Bzik? Bzik, nie, tak? Nie, on się jakiś karal. Nie, karal. Nie pamiętam, no dobra. Na pewno nie bzika. No ale bzik. Co taki błędny ognik? Co, jakim on jest? Nie wiem, kim on taki jest. On jest dobry czy zły? Taki zły. On zaprowadza ludzi w takie bagna. Miejsca, w bagna. I wciąga ich w bagna. Do lasu, błądzi ich, bo on się nazywa błędny, czyli tak jakby błądzi. Czyli on udaje, że jest jakby ogniem, na przykład jak ktoś złądzi w lesie, tak? Ludzie widzą i on ich wciąga na bagna. Albo myśli ktoś, że on jest ogniem, a ona myślała, że to jest świetlik. A, okej. Okay. I co? I on, ale on ją uratował, nie był zły dla niej. Nie, ten z bzu. Ten, a, z bzu. Ten z bzu był a dobry. A co to jest bzu taki? Też mnie bez, to ciekawi. Bez? Mhm. To jest taki chyba... I co, w roślinie tam żył co? Taki... On po prostu pod tym i sobie przycinał tą roślinę. A wiecie, jak wygląda bez? Dziki taki? Nie, chyba nie. Nie? Nie. A takie białe, on ma takie białe kwiaty, kwiatostany. Koty bardzo lubią bzy. Koty bardzo lubią bzy. I koty lubią kocie miętkę. A, ale że wąchać. No bo on bardzo intensywnie pachnie, ten bez. Nie, ale lubią się bawić kocie miętką, ale wąchać lubią bzy. Dlatego, że kocie miętka jest specjalnie takie rzeczy nazwana, że kocie miętka. Bo dzieci, znaczy opowiem, że kotki, jak ją widzą, tak skaczą do góry po tą kocie miętkę. A kocie miętka jest prawie identyczna jak normalna mięta. Są takie maluteńkie listki, takie jak na sobie paznokcie, takiej kocimiętki
zruszony na takim długim... No zabawki się robi z kocimiętką dla kotów. Tak, ale można też normalnie wziąć sobie taki jakby... Jak to powiedzieć? Gałązkę. Gałązkę. Jakby jak kotowi przed nosem. Kotu, tak. To dać, da bawić się z kocimiętką, a i one też na ten zapach reagują. Kocimiętki. Bo ja to zawsze takie ciekawostki nam przynosi o zwierzętach. Bo na przykład mięta normalna jest inna, wtedy już nie reagują. Koty już nie lubią. Lubią tylko kocimiętkę. A właśnie mnie bardzo zaintrygowało to, że lubię też bez. I chciałam wam powiedzieć, tak, jak ten bez wygląda. Taki tak, biały? Tak, tak. Jak te, co wam przypominają te kwiatostany, bzu? To już mnie tajemnica, skąd to wiem, bo koty chowają się czasami pod bzem. A. Jak mają to w samym tym, bez, że im, bez właśnie wiosną kwitnie. Nie tylko bzu, ale są takie koty, które przyzwyczajają się do jednego krzaka czegoś i zawsze tam przychodzą. No. Taki mają swoje ulubione. Tak, no i często to jest właśnie bez, bo on jest jakby taki bardzo widoczny, bardzo pachnący. A w tej książce był jakiś kot? No przecież jest ten taki... Tak, ale to już moja tajemnica. Przecież jest kot tej cioci Mirki. Tak, ale tam nic o tym nie było, co ja zrozumiałam. Dobrze, dobrze. I... No ale to był też demon, czy co to było w tym... Nie, to był dobry swój demon. Dobry demon, a w tym krzaku. Nie mogę jeszcze dokończyć o tym, bo i ten... Na przykład taki kot, co nie? Przyzwyczai się do drzewa i nie robi tak, że sika pod nim, jak to robią psy. Nie. Tylko jakby zapamiętuje zapach. No skończę tylko, jak wygląda ten bez, bo ma, no. On kwitnie tak na biało, tak biało-kremowy taki kolor, jak jest wiosna, a później ma takie czarne kuleczki, takie wyglądają trochę jak jagody, takie malutkie, w takich kiściach jakby. I z bzu się robi też i z kwiatu bzu, i z tych czarnych owoców robi się sok, taki syrop. I one są, mają takie prozdrowotne właściwości. Na przykład też mieliśmy taki kiedyś syrop z bzu, jak byłyście małe, zrobiliśmy dużo syropu z bzu. Zrobiliście dużo syropu. Tak, zrobiliśmy dużo syropu, to jest z czarnego bzu i to był taki, to jest taki naturalny lek, antybiotyk też się mówi. Taki naturalny i to właśnie się daje też, jak dziecko ma gorączkę na przykład. To tak samo jak z lipy też się daje na gorączkę, tak? Taka się ptucha by na pewno tak, no, a na przykład też są różne kwiaty takie i na przykład, nie pamiętam jak się nazywał, ale takie jakby zioło. Jest używany też często w kuchni, do leków, ale też często daje się go do pizzy. Oregano? Tak, właśnie. Oregano. I on właśnie jest takim niby lekkim. Ja wiem, już wiem, skąd ona to wie. Tak. Maja była ostatnio na warsztatach zielarskich. Ale nie, o kotach to... tak, ale no... Maja zrobiła taki pierwszy krok do bycia szeptuchą. Prawda? Bo kto to nie jest... chcę być szeptuchem, pamiętacie, tylko... Pamiętacie, kto to była szeptucha? Ale ja nie chcę być szeptuchem, tylko... Szeptuchem! Astronomem. Ale to ma ze sobą wiele wspólnego. Bycie szeptuchem. No dobrze. To moi drodzy, wracając do historii, co mi jeszcze opowiecie ciekawego? Co tam się jeszcze działo? Jakieś przygody przeżywali jeszcze dodatkowe? Albo jakiś jeszcze demon się pojawił słowiański? Nie, nie. A bieda wróciła, czy nie? Nie, nie uciekła. Nie, nie wróciła bieda. No i dobrze, dlatego że ten stary panek, który im wszystko układał z tamtej części, to on przecież porwał. Do niego bieda poszła? No tak, bo on sobie ukradł. On wszystko porywał, on wszystko im zabierał, kradł. Niby to naprawiał doma, kradł. To straszne. A powiedzcie, co wam się najbardziej podobało w tej książce? No nie wiem. A ja wiem. Co? No te demony! Odkąd dziewczyny tą książkę znowu sobie przypomniały o tych wszystkich demonach i bestiach i duchach to i innych... To my już chcemy słowiennik słowiański. No. Tak, bestiariusz. Bestiariusz. Wiecie, to taka specjalna książka, w której są właśnie takie stwory różne magiczne opisane. Są różne bestiariusze z różnych części świata, te czasy słowiańskie, znaczy ten nasz region ma właśnie swoje demony. I sprawdzaliśmy, jak wyglądały na przykład, jak tam wyglądała ta
Maja? Mamuna. Mamuna. To ona była taka zgarbiona, ma takie wielkie ręce, takie poczuchrane włosy. Przerażająca trochę, co? Miała takie oczy. Oj Maja, ale mnie przestraszyłaś. Wybitnie. Ola, zobacz na mnie. Miała takie oczy. A który jest wasz ulubiony demon lub ten taki dobry demon? Słowiański. Bzik. Ale on się nie nazywał do licha ten Bzik. Błędny, tak? Ognik? Bzik. Nie, ten taki, bzik. Co był pod złem. Bzik. Ale on się nie nazywał Bzik do licha. Bzik. Ale dla Maj to był Bzik. Dla mnie to był Bzik. Bo mieszkał w Bzie i dlatego nazywał się Bzik. A Ola, który twój ulubiony? Demon albo ten... Demon? No, żebyś bohater. A, ty już powiedziałaś, że Leszek. Leszek. Leszek jest twój ulubiony. A moja ulubiona to... Chyba Bobusia, dlatego że ona lubi oglądać filmy. A lubi oglądać filmy? A jakie lubi oglądać filmy? A ty, a Maja nie lubi czytać książek, dlatego wam opowiada często książki. Tak, bo nie lubi czytać. Ale Bogusia, no to nie powiedzieli, jaki film przynajmniej nie słuchałam. Bo ja zapamiętuję tylko główne rzeczy. I też mi się podobała tak, że mi się podobał też Farfotel. A kto jest Farfocel? To był ten kot. A, ten Mirk. Kot. On był też taki demoniczny, tylko nie wiadomo, czy on był dobrym demonem, czy złym. Dobrym, dlatego że przecież chciał im pomóc. Bo on uratował najpierw tą Tosię, a potem on walczył z tym podmieńcem. Tylko wyczuł. No dobrze. Bardzo ciekawa książka, prawda? Bo są takie elementy mitologii, tylko tym razem nie mitologii greckiej, nie mitologii rzymskiej, a mitologii jakiej? Słowiańskiej. Okazuje się, że te nasze tereny też mają ciekawe historie, ciekawe mity. Będzie trzeba zrobić odcinek o innych demonach, o bestiariuszu słowiańskim. Koniecznie musimy go przeczytać i musimy wam o nim opowiedzieć. Mama przeczyta. Tak, bo Maja przecież nie lubi czytać, jak się okazuje. Też bywa i tak. No dobrze, nie, dziewczyny, to powiedzcie jeszcze, komu byście poleciły tę książkę? Od 5 do 10 lat. Pięciolatki? Nie przestraszą się? Jakieś dzieci podmieniają? Jakieś nie złe demony? Na pewno się przestraszą. No właśnie, ja bym 8, się przestraszyła. 12 lat. Powiem wam, że to taka przerażająca historia. Jakby mnie ktoś postraszył, że jakiś demon przyjdzie i mnie zabierze, jeszcze podrzuci moim rodzicom jakiegoś innego dzieciaka, to ja bym się przestraszyła. Nie, bo mam ci wiedziała o tym. No ja wiem, ale to takie przerażające lekko jest moim zdaniem. A może my jesteśmy pamiętami? A weźcie się chyba, czasami zastanawiam. Czy ty nie jesteś jakimś podmieńcem? Taka byłaś grzeczna zawsze, jak byłaś malutka. Nawet nie zauważyłaś, że jesteś w pokoju. A teraz chodzisz po ścianach często. I tych objawów może nawet więcej jest. Nie. Oni chyba ktoś się podmienił, bo podobno nie lubisz czytać książek. A kiedyś lubiłaś? Nie. A popatrz, a Ola, czy też ktoś podmienił? Nie. No bo ona bardziej grzeczna. Może podmienił mnie na Ole, a Ole na mnie. Nie, możliwe. Tak! Nazwał mnie... Znaczy... No dobrze. A ty, Ola, komu byś poleciła tę książkę? Ja takim dzieciom od 7, 8 lat. Chyba starszym, prawda? Do takich 12. Myślę, że 12. No, nastolatki też jeszcze chyba się będzie im podobało. Jeszcze mi bardzo ciekawi ten wątek miłosny. A mnie nie zagrabi. Nie? To był inny, czy nie był? Był. Nie było. A ta Bogusia to jednak nie, tak? Tak! Nie. Czy ktoś inny? Tak. Nie. To chodziło o Bogusie, czy nie o Bogusie? Nie. No dobra. Ja wiem, że o wątkach miłosnych się nie rozmawia w tym podcaście, więc już się boję, co to będzie, jak się zaczną książki dla młodzieży. Bo tam to co druga książka jest o miłości. Nie macie takiego wrażenia? Wszystkie fajne książki są o miłości. Tak, Maja? A ty lubisz takie wątki miłosne? Nie, ale wszystkie fajne książki są o miłości. Baś dobór. Miłość, Kendra z paprotem, Spirit Animals, miłość, Mulan. Znaczy Mulan to chyba trochę inna bajka. Tak, ale wszystkie Disneye jest miłość, to jest głupie. Wszystkich Disneyach, wszystkich Disneyach. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Bo miłość jest taka uniwersalna. To jest taki temat, który jest... Nie, na pewno nie we wszystkich Disneyach.
wszędzie jest miłość. Nigdzie. Nie ma. Jak nie ma? No to powiedz taką bajkę. A Nemo nie jest Disneya? Nemo? Nie, nie jest. No jest. A nie ma Pixar, no. Ale ten na pewno jest. No właśnie nie mogę sobie, nie, tam nie mam wątku. Może jest tylko mama, ale to zawsze jest z mama z tatą, zawsze tak jest. No, ale no to mama z tatą, tak. Tak jest zaraz, zawsze, w każdej książce, no. Bo zawsze jest przecież, bo zawsze są rodzice, dziadkowie. No ale później tato go szuka, nie? No. No masz rację, Ola. Ale we wszystkich, gdzie są księżniczki. Ale we wszystkich, gdzie są księżniczki, to już jest. A Encanto to w ogóle miłość. Encanto? Encanto? No przecież chyba jest też miłość. Tak? Nie. Jeszcze ta dziewczyna. A w Wajanie? Też chyba nie było. A Maui i Wajana? Nie. Moana, nie. 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 A, nie ma, nie ma! A to niby... A nie, to nie jest księżniczka. Czekaj, znajdę ci zaraz jakąś babeczkę księżniczkę. Nie, może Moana też nie. No dobra, to w ogóle zeszliśmy na całkiem inny temat. Właśnie, na temat jakichś durnych księżniczek. Dlatego, bo naprawdę potrzebujemy drugiego podcastu. No to chyba czas się pożegnać. Idzie jesień. Będziemy pewnie więcej nagrywać, więcej czytać, więcej słuchać książek. A zatem, no, możecie się spodziewać, że będzie więcej odcinków. Jak tylko mama znajdzie czas na ich obrabianie. Tak. To co? Żegnamy się? Tak.